Identyfikator podmiotu SCP-3213. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-3213 ma być przechowywany w standardowej celi dla humanoidów na piętrze 20 ośrodka 88. Pod żadnym pozorem nie można dopuścić SCP-3213 do nienadzorowanej interakcji z płetwonogimi. Do rodziny płetwonogów zaliczają się, lecz nie tylko, morsy, foki i lwy morskie. Testowanie efektów SCP-3213 ma odbywać się w sektorze morskim na piętrze 21 ośrodka 88. Opis. SCP-3213 jest 44-letnim człowiekiem płci męskiej o imieniu Karl Prosser. Kiedy SCP-3213 znajduje się na bezpośredniej linii wzroku dowolnego zwierzęcia z rodziny płetwonogów, takie zwierzęta staną się świadome i zdolne do wokalizacji. Zwierzęta dotknięte efektem SCP-3213 wykorzystają nabyte umiejętności w celu kierowania oblek do SCP-3213. Wystawione zwierzęta zdają się mieć różne osobowości i usposobienia, lecz nienawiść do SCP-3213 jest cechą wspólną. Zwierzęta dotknięte albo nie rozumieją, albo nie reagują na żadne ustne prośby osób poza obiektem. Wielokrotne interakcje między SCP-3213 a dotkniętymi zwierzętami nie dały weryfikowalnych informacji dotyczących przyczyny anomalii. W obecności płetwonogich SCP-3213 znajduje się pod stałym niebezpieczeństwem fizycznego ataku. Dotknięte zwierzęta będą próbowały wyrządzić jak najwięcej bólu fizycznego SCP-3213. Chociaż wiele testów w kontrolowanych warunkach ujawniło, że ataki ustają, jeśli życie SCP-3213 jest zagrożone. Wszystkie atakujące zwierzęta będą kontynuować bezpośrednie słowne obrażania SCP-3213, dopóki nie zostaną usunięte z jego obecności. Zwierzęta dotknięte efektem SCP-3213 utracą świadomość i zdolność do wokalizacji zaraz po straceniu obiektu z bezpośredniej obserwacji. Badanie żywych, aktywnie dotkniętych okazów zakończyło się niepowodzeniem z powodu ich agresji. SCP-3213 współpracował jednak przy testach anomalii. Test numer 3. Powód: wizualna demonstracja wyżej opisanego efektu. Data: 30 października 2017 roku. Metoda: SCP-3213 został wyposażony w kamerę i polecono mu wejść do pomieszczenia zawierającego zbiornik z dwoma dorosłymi fokowatymi. Rezultat. Powstało wideo demonstrujące anomalię. Uważa się, że stosunkowo łagodny charakter interakcji jest próbą stworzenia dla SCP-3213 pozornego bezpieczeństwa. Podjęto dwie próby fizycznego wciągnięcia SCP-3213 do wody 6 sekund po zakończeniu tego fragmentu materiału wideo. Go to hell, Carl. Seriously. Walk away, Carl. Test numer 5. Powód: próby porozumienia się doktora Paula Clifforda z dotkniętymi zwierzętami podczas obecności SCP-3213. Data: 8 listopada 2017 roku. Metoda: SCP-3213 został skierowany do pomieszczenia zawierającego zbiornik z dwoma dorosłymi fokowatymi. Doktor Clifford czekał na miejscu. Log interakcji. Pierdol się, Karl. Ta, pierdol się. Długo i mocno, ty pieprzony draniu. Przepraszam, możecie mnie zrozumieć? Karl, jakie to uczucie wiedzieć, że mimo iż łysiejesz, to już nigdy nie będziesz bardziej szpetny? Możecie mnie usłyszeć? Co jest, Karl? Taka z ciebie ciota, że nawet na mnie odpowiesz? Test numer 16. Powód: próby zebrania większej ilości powodów istnienia anomalii. Data: 24 stycznia 2018 roku. Metoda: SCP-3213 został pokierowany do pomieszczenia zawierającego zbiornik z dwoma fokowatymi i polecono mu, aby spróbował ustalić przyczynę anomalii. Log interakcji. Mogłem się domyślić, że wrócisz. Widać, że lubisz być gnojony. Co ja wam takiego zrobiłem, że jesteście na mnie źli? Ha, ten gnoj chce wiedzieć, co zrobił. Ty już kurwa dobrze wiesz, co zrobiłeś, Karl. Nigdy nie miałem pojęcia, o czym wy kurwa gadacie. Jesteś pieprzonym dupkiem, my pamiętamy, bo kurwa widzieliśmy, co zrobiłeś, Karl. Ciągle okłamujesz tych ludzi. Myślałeś, że skoro było ciemno i padał deszcz, to nikt cię nie zobaczy, co zrobiłeś na tej plaży? Jezu, kurwa Chryste. Teraz pamiętasz, dupku? Czemu tu nie wskoczysz, żebym ci mógł pokazać, jakie to uczucie? Nie martw się, nie zabijemy cię, obiecuję. Czemu? Bo gdybyśmy to zrobili, nie moglibyśmy ci zadać więcej bólu, Karl. W tym incydencie SCP-3213 odmówił udzielenia szczegółów odnośnie incydentu opisanego przez dotknięte zwierzęta. Nie wiadomo również, dlaczego wszystkie płetwonogie są świadome tego incydentu.
Badania z przeszłości SCP-3213 nie wykazały żadnych informacji pasujących do tego incydentu. Testy z udziałem SCP-3213 są obecnie zawieszone, a codzienne wywiady są zaplanowane w celu ustalenia, jakie wydarzenie spowodowało tę anomalię.